nas, że jesteście zdrowi, że nie mieliście kontaktów z ludźmi zakażonymi. Takie są dla nas tutaj zalecenia. Chciałbym, żebyśmy wszyscy tych zaleceń przestrzegali. Bardzo bym prosił, żeby wszyscy ci, którzy nie startują jeszcze, żeby nie grupowali się w okolicach startu i mety, jako że no, obowiązują nas jednak te wszystkie zasady, które obowiązują wszystkich, a więc dystans, a jeżeli tego dystansu nie ma, to musimy zakładać maseczki. Raz jeszcze proszę najmłodszych startujących o przemieszczenie się na linię startu, natomiast tych wszystkich, którzy niekoniecznie muszą być na tej linii startu, żeby zachowali odpowiedni dystans. Kilka słów o tym biegu, a więc bieg główny, siódmy z kolei, bieg wokół twierdzy Zamość, to jest kontynuacja biegów z okresu międzywojennego. I tych wszystkich, którzy chcą startować w tym biegu głównym, zapraszamy serdecznie do Biura Zawodów. Biuro Zawodów usytuowane jest w pierwszym liceum ogólnokształcącym. To jest dawny budynek sądu, jeżeli nie wiemy, gdzie jest obecnie pierwsze liceum. To jest tuż za ratuszem, przepraszam, za pomnikiem. Jeżeli popatrzymy w prawo, widzimy pomnik, a za pomnikiem jest liceum, siedziba liceum ogólnokształcącego. Tam też usytuowana jest nasze biuro zawodów i w tym biurze zawodów każdy uczestnik powinien się najpierw akredytować, a później dopiero po przejściu badań takich bardzo ogólnych, ale mianowicie złożenia tego oświadczenia koronawirusowego i z badaniu temperatury będzie mógł dostać numer startowy i będzie mógł wystąpić w dzisiejszych biegach. Również dotyczy to także tych, którzy chodzą w marszu z kijkami. Proszę Państwa, inicjatorem tych obecnych biegów jest pan Krzysztof Przeniak, działacz sportowy, sędzia lekkiej atletyki. Jest on tutaj dzisiaj również sędzią główny tych zawodów. To on był pomysłodawcą tego, żeby te biegi wokół twierdzy przeprowadzić. Jak wspomniałem na początku, jest to już kolejny, siódmy bieg. I każdy poprzedni terminowo związany był ze świętami majowymi, rozgrywany był zawsze w dniu Święta Flagi, a więc 2 maja. W tym roku niestety bieg nie mógł odbyć się w maju, a organizatorzy postanowili rozegrać to w dniu dzisiejszym, w Święto Wojska. No i oczywiście w setną rocznicę cudu nad Wisłą. Będą jednak nawiązania do tego Święta Flagi, zwycięzcy biegów głównych kobiet i mężczyzn, oprócz nagród regulaminowych, nagród kopertowych, dostaną, czy otrzymają piękną flagę, którą wręczy już na podium wiceprezes Polskiego Towarzystwa Weksykologicznego, pan pułkownik Marek Kwieci. Proszę Państwa, mamy wielu organizatorów tego biegu, ale biegi odbywają się pod honorowym patronatem panów. Andrzeja Wnuka, prezydenta miasta Zamość, którego bardzo serdecznie witamy, jest tutaj z nami, przeszedł z jednego miejsca już na scenę główną. Witamy panie prezydencie starosty zamojskiego Stanisława Grześko i marszałka województwa lubelskiego pana Jarosława Stawiarskiego. Także ci trzej panowie są honorowymi patronami, a teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana prezydenta Andrzeja Wnuka. Dzień dobry, witam ponownie, witam państwa bardzo serdecznie na zamojskim rynku. Bieg, który jest tradycją, bieg, który został zainaugurowany przez wojskowych, którzy w twierdzy Zamość 9 pułk tutaj przebywał i postanowili takie zawody sportowe sobie organizować. Został wskrzeszony, jest świetną tradycją i świetnym przykładem tego, w jaki sposób możemy świętować w te szczególne dni. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję LZS-om i Agrosowi, którzy od dawna tego typu biegi w mieście organizują i wskrzesili ten nasz bieg. Gratuluję wszystkim, którzy dzisiaj staną na starcie, począwszy od dzieciaków, które za chwilę wystartują, aż po ten bieg główny. Trzymam kciuki za to, żeby nie było kontuzji. No, pogoda na pewno dopisze. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy panu prezydentowi. Oczywiście, jak już wcześniej wspomniałem,
organizatorów, współorganizatorów, ludzi, którzy wspierają organizatorów w przeprowadzeniu tego biegu jest wielu. Ja chciałbym bardzo serdecznie przywitać te osoby, które już tutaj przybyły, są na scenie. Jest z nami pan Piotr Błażej, przewodniczący Rady Miasta Zamość. Witamy panie Piotrze. Jest pan Tadeusz Lizut, radny miejski, ale w dniu dzisiejszym pan Tadeusz reprezentuje również marszałka województwa lubelskiego, pana Jarosława Stawiarskiego. Jest z nami również radny miasta Zamość, pan Szczepan Kitka. Witamy panie radny. Jest również kierownik wydziału, ten wydział, czy dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Powiatu Zamojskiego, pan Artur Piaseczny. Nie wiem, czy dobrze wydział przeczytałem, a zawsze mam z tym problemy, bo ten wydział bardzo często zmienia swoją nazwę. Ja bardzo serdecznie witam. Witam również tych, których tutaj jeszcze nie widziałem, którzy są, a więc radnych wojewódzkich, radnych miejskich. Jeżeli panowie gdzieś tutaj jesteście na placu, to bardzo serdecznie was witam. Witam szczególnie młodzież, tą, która będzie startowała za chwilę, ich trenerów, opiekunów, witam rodziców, witam policję, bo jest tutaj z nami policja, jest Straż Miejska, jest Straż Pożarna z gminy Miąższyn, która zabezpiecza, obstawia nam tutaj te dzisiejsze trasy, pomaga nam tutaj w tym wszystkim. Witam jeszcze przede wszystkim państwa, publiczność zgromadzoną na płycie Rynku Wielkiego. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy przeżywali piękne chwile, bo będą tutaj, jak nie teraz, a teraz za chwilę wystartują najmłodsi adepci, przyszli mistrzowie, a w biegu głównym będą startować osoby wielce utytułowane, wielce zasłużone dla polskiego sportu. Oni tutaj będą biegać już nie dla sławy, nie dla pieniędzy, a dla własnego zdrowia, dla własnej przyjemności. Ale o tym będziemy mówić dopiero około godziny 13:30. Widzimy, że na linii startu już stoją najmłodsi. O godzinie 12:30 wystartuje pierwszy bieg, a więc spokojnie poczekać, bo nie będziemy przyspieszać. Będziemy mieli później dłużyzny, będzie się to trochę ciągnęło, przeciągać. Więc chcemy tak zapewnić państwu czas, żeby każdy mógł się emocjonować od samego początku, najpierw najmłodszymi, a później nieco starszymi. A więc o godzinie 12:30 wystartują najmłodsi. Dystans 300 metrów. Kilka biegów będzie na 300 metrów, chyba że komisja sędziowska zdecyduje się na połączenie biegów w jedną, kilku grup, w jedną grupę. Nasza impreza cieszy się dużym powodzeniem, szczególnie ten bieg główny na dystansie 5000 metrów. Cieszy się też i dlatego, że innych biegów na czasie nie ma. Ale chciałbym powiedzieć, że mamy limit 150 osób, którzy wystartują i tylko tyle będzie mogło wystartować w tym biegu głównym. Natomiast do biegów dla najmłodszych mamy tutaj, nie mamy ograniczeń. Tych chcących uczestniczyć w tych biegach jest niewielu. A więc jeżeli są jeszcze na płycie Rynku Wielkiego osoby, które chcą wystartować,
Dzieci, które chcą wystartować w tych biegach, bardzo proszę, zapraszamy do startu. Dystanse są bardzo krótkie. 300 metrów dystans najkrótszy. Później będzie nieco dłuższy, 600 metrów. Najdłuższy dystans dla młodzieży to jest 800 metrów. Później już po godzinie 13:30 będziemy zapraszać tych wszystkich, którzy startować będą w biegu głównym na dystansie 5000 metrów. A tam wiele znakomitych zawodniczek, zawodników, byłych już niejednokrotnie, ale jeszcze biegających, jeszcze świetnie prezentujących się na sportowych arenach. Dzisiejsze biegi odbywają się przy wsparciu finansowym również Ministerstwa Sportu, z Samorządu Województwa Lubelskiego, ze środków miejskich również, powiatowych. Wspierają nas i pomagają panowie strażacy z gminy Miączyn. Wspiera nas również miasto i gmina Krasnobród. To tyle, jeśli chodzi o instytucje, natomiast jak widzimy potężny balon Lotto, Ośrodek Sportu Rekreacji, Polski Cukier, Zamojskie Zakłady Zbożowe, oczywiście Małopolska Hodowla Roślin, Centrala Nasienna Oddział Zamość, także Betasop, Chemia Cukiernia, Morandówka, Wurek, ZDK. Oczywiście wsparcie otrzymaliśmy też SPGF, Fundacja. Także Mleczarnia Krasnystaw wspiera nas tutaj swoimi produktami. Sport Ruch, Bartos, MZK, Hasgraf i wiele, wiele innych firm, których jeszcze nie wymieniłem, ale może nieco później podczas dekoracji zwycięzców. Patronat medialny nad naszą imprezą. Kronika Tygodnia, Katolickie Radio Zamość, Dziennik Wschodni, Polskie Radio Lublin, Radio Złote Przeboje, Radio SK, TVP3 Lublin, Telewizja Kaplowa, Wideokadr Zamość, Kurier Lubelski, Zamojska PL, Zamość.pl, Głos Rozpoczański, Rozpoczynek, Życie Zamościa, Tygodnik Zamojski, Nowy Kurier Zamojski, a więc w tych publikatorach, w tych mediach będziemy mogli przeczytać o sobie, jeżeli wystartujemy i ukończymy biegi, które przygotowali organizatorzy. Pokrótce program minutowy. Jeżeli na każdym dystansie będzie co najmniej kilkanaście osób, to o godzinie 12:30 wystartują dziewczęta szkoły podstawowe rocznik 2011 i młodsze, to będzie 1300 metrów. Później chłopcy. Widzę, że już są na starcie, ale jeszcze poczekamy chwileczkę. Jeżeli ktoś nie wiedział, że trzeba się zgłosić, to teraz to informuje, czy informuje rodziców, opiekunów. O 12:30 najmłodsi startują na dystansie 300 metrów. 2011 i młodsi. Najpierw dziewczęta i chłopcy, chyba że komisja sędziowska zdecyduje inaczej. A później o 12:40 dziewczęta szkoły podstawowe rocznik 2009-2010 i chłopcy z tego rocznika i również dystans 300 metrów. Jeżeli będziemy łączyć grupy wiekowe, to łączmy to i startujmy w godzinach tych, które obowiązują rocznik najstarszy.
a więc jeżeli poprzemy przez budynki na 300 metrów, to rozpocznijmy to z godziny startu chłopców rocznik 2009-2010. No to zapewne komisja sędziowska wie i zapewne sobie z tymi sprawami poradzi, bo rocznik doskonale sobie radzą. Ostatnia oprawka 50, dziewczęta szkoły podstawowej roku 2008-2007, dystans 600 metrów. Chłopcy również na dystansie 600 metrów, a później już tylko dystansie 800 metrów, a więc o 13:00 młodziczki, szkoła podstawowa, rocznik 2005-2006, później młodzicy, także rocznik 2005-2006, a później dziewczęta, rocznik 2004. Kiedyś byłyby to roczniki gimnazjalne, dzisiaj są to pierwsze klasy, licealne, rocznik 2004. O godzinie 13:30, jak wcześniej mówiłem, bieg gminy kobiet i mężczyzn, a o godzinie 13:40 marsz spikany na chłopów. Obydwa dystanse to 5000. Przypominam wszystkim, którzy będą startować, że po zakończonym biegu będzie dekoracja. Będziemy dekorować 3 najlepsze dziewczyny, 3 najlepszych chłopców z każdego biegu. A nawet jeśli będą mieli urodzone, to komisja sędziowska sklasyfikuje odpowiednio w swoich rocznikach zawodników i zawodniczki i niezależnie od miejsca, jeżeli będzie na pierwszej trójce w swoim roczniku, na pewno otrzyma stosowne nagrody. Sędziowie wystartowali, więc bieg i młodszy i młodsze. Ten 2011 wyróżnia się, a szczególnie wyróżnia się ten rocznik najmłodszy, prawdopodobnie nawet rocznik 2013 albo 2014. Najmłodsze zawodniczki, jeżeli gdzieś je zobaczymy, to prosimy o wzmożony dokin. Proszę nie przechodzić przez trasy biegowe. W tym czasie jest bardzo mocna rywalizacja. Mamy już blondynkę. Pierwszą zawodniczkę mamy jeszcze Zawiślaka. Chłopcy z tego rocznika, chłopcy rocznik 2011 i młodsi. Thank you.
komisji sędziowskiej, ale myślę, że czas dać dziewcząt. Wie, które miejsce zajęła i już mogą przemieszczać się w okolice sceny. Za chwilę zaprosimy na scenę, zaprosimy. Panowie już czekają. Hostessy również. A są ta Ania, która jest szefową hostess. Już raz była na naszych biegach. Jest także Emilka i Amelka, więc wszystkie trzy panie będą nam tutaj towarzyszyć podczas każdej dekoracji. Mamy już wyniki pierwszego biegu dziewcząt, rocznik 2011 i młodsze. Zwyciężyła Milena Jaremko, Szkoła Podstawowa Futury. Obojętnie, gdzie by to nie było. Drugie miejsce Karolina Kardasz, UKS Azymut Siedlec. Trzecie miejsce Hanna Czyż, Szkoła Podstawowa nr 6 Zamość. A w międzyczasie wystartowali chłopcy, rocznik 2011 i młodsi. A teraz zapraszam dziewczęta. Milenę Jaremko, Karolinę Kardasz i Hannę Czyż. Ustawiamy się tuż za podium. Nie wchodzimy jeszcze na podium. Stajemy za podium na wysokości swojego miejsca. Mamy już zawodniczkę, która zajęła miejsce drugie. Czekamy jeszcze na Hanie Czyż. Już idzie. Już idzie. Z mamą może przyjść. Wszystkie zawodniczki mogą przychodzić z mamami tutaj na podium. O. I mamy już pełny zestaw. Trzecie miejsce w pierwszym biegu na dystansie 300 metrów w roczniku 2011 i młodsze zajęła Hanna Czyż. Szkoła Podstawowa nr 6 w Zamościu. Haniu, na podium. Miejsce drugie. Karolina Kardasz, UKS Azymut Siedliska. Proszę na podium. A zwyciężyła Milena Jaremko, Szkoła Podstawowa Futury. Proszę panów Tadeusza Lizuta i jeszcze pana Kitkę o dokonanie dekoracji. Uwaga, bo do mety zbliżają się chłopcy. Teraz chwila dla reporterów. Wchodzimy dziewczyny wszystkie na najwyższy stopień. Gratulujemy. Zapytamy jeszcze Milenę Jaremko, gdzie są te futory?